tą perspektywę i może ja ci dam telefon, żebyś tak nas oprowadził wokół tego miejsca, które ty oczywiście znasz. Mhm. Dobra, tu mamy TJ Coney Island, a teraz tu trochę się cofniemy, bo pod prąd jedziemy. Tak, tutaj, o. Witajcie w najnowszym odcinku. Witam. 8 mila, historię bramkarza. Tutaj mamy bramkarza. To jest też mój ojciec. Jestem synem. Nazywa się Daniel. Ja też. Witajcie w podcaście, który można słuchać na YouTubie i na Spotify'u. Również też można oglądać na YouTubie i na Spotify'u. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, wyjątkowy odcinek, bo to jest nasz 20 odcinek, więc świętujemy 20 odcinek, jeśli można to tak powiedzieć. Tu już 20 odcinków. Szybko leci. Co myślisz? Jakie masz wrażenia po 20 odcinku? To już jest 20 tygodni? To jest niemożliwe. To nie jest 20 tygodni, bo nie mieliśmy tego systemu, że co tydzień nowy odcinek, tylko na początku było trochę inaczej. Jedno nagranie się rozbiło na 3 odcinki na przykład, ale tak schematycznie może już 10 tygodni już pod rząd nagraliśmy tak. A jeszcze historie się nie skończyły. To dobrze. Aż 20 godzin prawie. No, wow. 20 godzin to na pewno już chyba jest. Na pewno napiszesz, koniec tego wszystkiego będzie napisana książka. Koniecznie. Kto ją napisze? Ja? No ty. No chyba ty. Jak zawsze, znaczy w tym odcinku możecie się spodziewać kilka niespodzianek wobec tego, że to jest ten 20 odcinek. Pokażemy wam ten sławny, czy tam niesławny, infamous, jest takie słówko, niesławny. Nie, właśnie. Infamous się nie tłumaczy jako niesławny, albo owiany złą sławą. Okej, okay. Owiany złą sławą. Klub City Heat. Pokażemy wam. Znaczy to, co stoi na jego miejscu, bo no to tak. Nie jest ta bryła. Tamten budynek został sprzedany, wyburzony i zastąpiony jakimś nowoczesnym budynkiem. Ale pokażemy wam, co stoi co teraz na teraz tym miejscu. Teraz stoi i mniej więcej ta okolica, w której się mieścił klub, żebyście mogli sobie tak... Znaczy dokładnie to miejsce. Dokładnie to miejsce, dokładnie to miejsce, żebyście mogli sobie tak wyobrazić, gdzie to stało, gdzie ta akcja tak naprawdę się rozkręcała, gdzie to miało miejsce. Myślę, że to jest fajny element tych historii, bo to jest na razie takie audio experience, wszystko słuchacie, ale będziecie mogli też zobaczyć pewne elementy wizualne, więc to możecie się tego spodziewać i też coś się stanie z taką kluczową postacią w tym wątku, w tym odcinku. Może coś lekko zdradzimy? O czym opowiesz dzisiaj? O bardzo znaczącym wydarzeniu przełomowym, gdzie okres pobytu się dzieli na przed i po tym wydarzeniu w City Heat. Zmieni się wiele, no i będzie to ciekawy odcinek na pewno. Wszyscy lubią takie tematy. Więc ciekawy odcinek, ciekawa historia. Zaraz się przekonacie. Taki moment. Ale jak zawsze tutaj zaczynamy, jeszcze, jeśli jeszcze nie wiecie, to najpierw czytamy komentarze. Mam pierwszy komentarz od pana Jana. Jan pyta: cześć, mam do was parę pytań jako zagorzały fan boksu. Pamiętam z poprzednich epizodów, że tata opowiadał o tym, jak poznał się z bokserami, którzy startowali w Golden Gloves. Jeśli nie słyszeliście tego, to można wrócić i obejrzeć, posłuchać. Ale zastanawia mnie jedno, jak zaczął trenować bokserów, bo z tego co kojarzę, to twój tata nie miał za bardzo background w boksie. Opowiadał jedynie, że oprócz siłowni w latach młodości, jeszcze za czasów życia w Polsce, bił się na ulicy i zawsze miał jakieś styczność z sportami kombatu. Widziałem też u taty bluzę sławnego krąg gymu w poprzednich epizodach. Czy podczas swojego pobytu w Detroit Daniel Senior miał okazję odwiedzić krąg gym? Albo może i nawet udało mu się tam potrenować? Ostatnie pytanko, czy odwiedził kiedyś City Heat jakiś sławny bokser? Więc dwa pytania. Byłeś w krąg gym? No jasne. No jasne. No, oczywiście.
to nie był żaden big deal, iść do Krąg Gym. Były takie godziny, że było tam wielu trenerów w Krąg Gym. Przychodziło się 5 dych za sesję, $50 można sobie było wynająć trenera. To były czasy, gdzie Emmanuel Stewart trenował Lennoxa Lewisa. Jeszcze przed Kliczkiem chwilę. Oczywiście Tommy Hearns to był standard, że tam trenował, mimo że już nie startował, ale też Tommy Hearnsa miałem okazję poznać i nawet pomagać mu przy treningu, asystować mu przy treningu fizycznym, takim typu brzuszki, piłka lekarska. Sam mnie poprosił. Hector Camacho, stały bywalec, razem trenowali, pomimo że już wtedy nie boksowali. Myśmy z Pitem tam zaczęli chodzić, po prostu zadzwoniliśmy do Krąg, powiedzieliśmy, że chcemy potrenować i powiedzieli nam, dali nam nazwisko trenera. Tam byli różni trenerzy i tak chodziliśmy do Krąg. A skąd poznałem bokserów? No bokserów poznałem, bo bokserzy trenowali w Powerhouse Gym, tak samo przychodzili, żeby zwiększyć siłę. Nie tylko różni sportowcy przychodzili do Powerhouse Gym, tych Powerhouse'ów w Detroit było kilku. Także tacy różni topowi bokserzy przychodzili regularnie do Powerhouse'ów i sami też mnie zaczepiali i trenowałem. Każdy chciał zwiększyć siłę ciosu, dynamikę. Też powiem tak, że ta wiedza taka, a może im się też wydawało, że coś się ode mnie dowiedzą, coś mi imponowało, na pewno w boksie zawodowym, bo to mówimy, nie mówimy o boksie amatorskim, olimpijskim, tylko o boksie zawodowym teraz, jeśli mówimy o Krąg, bo jeśli chodzi o Golden Gloves, no to jest typowo boks olimpijski. Znaczy oni i tak przejdą, większość z nich później na zawodowstwo, ale na razie mają trenerów boksu olimpijskiego, chociaż ci trenerzy boksu olimpijskiego, no tak jak samo to, że tam trener Tysona był Rooney, oni już wyławiają zawodników i trenują ich w Stanach trochę inaczej. To nie jest tak jak w bloku wschodnim, że jest kariera olimpijska i często na tym się kończy. Tam jest przygotowanie już pod karierę zawodową, dlatego oni tak bardzo nie startują w zawodach międzynarodowych, olimpijskich, gdzie się muszą mieszać z tymi zawodnikami z Europy czy tam z bloku wschodniego, tylko bardziej u nich jest takim wyznacznikiem sukces w Golden Gloves National. To już tak jakby wystarczy, żeby później przejść na zawodowstwo. No a ktoś ma pedigree olimpijskie, no to tym lepiej. Ale tym trudniej przestawić takiego zawodnika czasami na boks zawodowy, jak ma bardzo olimpijski styl. No a olimpijski styl zostanie wymuszony na zawodnikach, ponieważ muszą nabrać odpowiedniego stylu, żeby wygrywać, żeby sędziowie doceniali i dawali im zwycięstwo w boksie olimpijskim. No a bokserów zawodowych, to z bokserami zawodowymi to się znałem właśnie z Powerhouse Gym, bardziej niż z Krąg, nie? Z Powerhouse Gym. Do Krąg się chodziło, można było sobie przyjść kiedy się chce, po prostu najlepiej było wziąć sobie trenera, wykupić, a potem można sobie było po treningu zostać i siedzieć tam cały dzień i poznawać ciekawych ludzi, rozmawiać, oglądać sparingi, treningi innych zawodników. No i ci w Powerhouse myśleli, że coś wyciągną od ciebie. Tak, no bo widzieli, że chłop duży, silny i chcieli cios zwiększyć, nie? Czy dynamikę, siłę, no każdy, no też to imponowało bokserom, też sylwetka, nie? Zobaczcie, jak wygląda Anthony Joshua, to, czy Kliczka jak wyglądał, no to im się kojarzyło, zaraz to wtedy był na topie, Lennox ciężki, no ale zobaczcie Holyfielda. Wszyscy wiedzą, że Evander Holyfield zrobił duży progres, jak przeszedł z cruiserweight do ciężkiej wagi i nabrał dużo masy i trenował z Mr. Olympią, siedmiokrotnym w Atlancie, Lee Haney się nazywał. To był kulturysta zawodowy, wielokrotny Mr. Olympia. I wszyscy wiedzieli, że Lee Haney trenował Holyfielda. Tak samo George Foreman często mówił właśnie o treningu siłowym, że jest przydatny w boksie zawodowym. Emmanuel Stewart akurat z Krąg Gymu nie polecał treningu siłowego na ciężarach jako rozwiązania jakiejś metody do polepszenia swoich wyników w boksie zawodowym, no ale jakoś to apelowało taka sylwetka do wyobraźni bokserów, także chętnie przychodzili na treningi. No a ja jako, że trenując sam, szybko mój mózg szybko kalkulował z moim doświadczeniem na ciężarach, jak zwiększyć tą siłę ciosu
jakie ćwiczenia na to wpływają, też na szybkość i dynamikę. No i tak to się toczyło. Nawet za chwilę przytoczę wam jedno nazwisko też boksera. Nie jest to jakiś wybitny bokser, ale to był mój taki dobry kolega i jego ojciec mnie trenował. A propos tej, powiąże się jego nazwisko z dzisiejszym wydarzeniem. Także... Fajnie. Tak, odpowiedziałem? Jeszcze coś tam było? Odpowiedziałeś. Czy jeszcze jakiś bokser kiedyś zawodowy przyjechał do City Heat? Nie. 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 Nigdy. Nie. Bokserzy nie, naprawdę nie widziałem. Generalnie, o, taka historia przy okazji. Kiedyś, panem, przyjechałem do klubu, wiem, że było jasno, czyli pewnie jakieś miesiące letnie było, czy o 19 było jasno. Nie wiem, czy się spóźniłem, czy co, ale pamiętam, wchodzę do klubu, otwieram drzwi, wchodzę, mój wzrok się przyzwyczaja do tej ciemności, patrzę i takie... Patrzę, siedzą chłopy na takich fotelach, jak my teraz siedzimy i są równi, siedząc, są równi wzrostem ze mną prawie. Takie chłopy, ja tak patrzę, mówię, Jezu, co tu się dzieje? Podchodzę do chyba Jamesa, ja mówię, ty... Co to jest? Jestem się nie wyobrażam, jak oni zaczną dymić i że my ich w ogóle będziemy wyrzucać z klubu, przecież ja w ogóle nawet, to nie ma szans. A on mówi, a to jest Cleveland Cavaliers. Cała drużyna Cleveland Cavaliers NBA przyjechała na pewnie jakiś mecz mieli z Pistonsami i cała drużyna przyszła do klubu. Ale tak siedzieli, tak. Tak grzecznie. Nie wiem, no nie wiem, nie pamiętam, czy pili, czy nie. I to już, ja przyszedłem na 19, oni już byli, nie? I teraz nie wiem, czy oni byli przed meczem, dla tych grzeczni, czy po meczu. Nie wiem, pewnie przed meczem, chyba potem ten mecz był, ale coś tak grzecznie siedzi. No ale co, ale nie wiem, ile ich było, ale wszystko było zajęte. Jak oni wyglądali, ja stałem, oni siedzieli i byliśmy równi. No to wam powiem, że oni mają takie długie ręce, nogi, takie buty, jak zobaczyłem, to którzy mówię, nie ma szans, żeby jakaś zadyma była, żeby ich wyrzucić z klubu, oni by nas powyrzucali. No. No. Nie ma żartów, to są takie chłopy, że co. Także generalnie przychodzili w futbol amerykański. O, teraz mi się przypomniało, jest taki film zobaczycie, Replacements, tam Keanu Reeves gra, z Keanu Reeves, to jest z 2000 roku film, albo z 99. To ci wszyscy tam, te łobuzy, co tam grają tych futbolistów i ten taki wielki, taki czarny gościu, to oni kiedyś wszyscy, tak jak na nich widzicie, przyszli do nas do klubu i jeszcze jacyś ludzie z nimi, chyba ze 20 osób przyjechało. Także cały set, cały plan tego filmu, tych głównych, też przyjechali do nas do klubu. I pamiętam, obszukiwałem tego wielkiego, największego chłopa, to... Chodziłem naokoło niego, jak naokoło jakiegoś drzewa, on był tak twardy, że nie wiem, to było, on mają wygląd, jakby ktoś z betonu odlał, jak go dotykałem, to jest niemożliwe, niektórzy byli ludzie tak twardzi, że w ogóle to nie wygląda jak tkanka ludzka, takie było uczucie, on właśnie był taki, ktoś był gruby, ale twardy jak kamień, on właśnie był taką skałą, wielki chłop, to ci z tego filmu też przyszli, ale generalnie to ci... No, futboliści i ten, lokalni jacyś, nie? Futboliści, no i ten Cleveland Cavaliers raz grał. No i fajnie. Legendy też bejsbola, bejsboliści tak samo przychodzili, tylko ja tam się nie orientowałem, tak jak ich nie rozpoznawałem. Niekiedy oni wchodzili, tacy ważni, bo sobie myślą, przecież jestem gwiazdą, a ja i Zibi jako z Polski myśmy ich nie rozróżniali i nie było tego respektu, tylko dawaj do kolejki, tu, no tak. Płać, chodź. On tak zdziwiony, ale pewnie widział dwóch jakichś obcokrajowców, to ola, a potem wychodził Pit, albo ktoś mówi, ej, wiesz, co to jest, nie? Ktoś tam jakiś i mi gada, jakiś MVP ważny. Taki MVP też trochę mieliśmy u nas, bo też oni w bilard grali, bo też był stół do bilarda w klubie i często oni grali na pieniądze, tak jak Proof zginął, mówiłem wcześniej, to tak samo w klubie gdzieś tam sobie bilard na pieniądze, był mały stół do bilarda i tam sobie lecieli na pieniążki cały dzień, czyli tak jakby, też musicie wiedzieć, tak jakby się kręci klub, a na końcu jest bilard, jest też kuchnia, ludzie sobie jedzą, tancerki tańczą, niektórzy sobie piją drinki, a z tyłu jest bilard i niektórzy stricte przychodzą na ten bilard i potrafią tylko przejść na bilard, na przykład był taki Afrykańczyk Szaba, tak się nazywał chyba, tak jak mówisz, Szaba, z Nigerii był. On taką przychodził, wygląda jak jakiś kelner po pracy, miał taką białą, przybrudzoną koszulę, taką jak się ma gdzieś, jak się obsługuje gdzieś tam na kelnerce czy coś. Zawsze miał jakieś brązowe spodnie na kant, takie jak typowe stare spodnie od garnituru z lat 80.
I kij swój, zawsze miał swój styk, no i przychodził taki twardziel, Nigeryjczyk, w ogóle nie miał, nie jakiś duży chłop normalny, ale widać było, że on jest bardzo twardy, on się nie bał nikogo, niczego, żadnej broni, nie miał nic. Widziałem go też w akcji, bo on na pieniądze grał, on codziennie przychodził. On i taki chłopaczek, co gra w 8 mili, to oni codziennie grali na pieniądze. No i też ci futboliści, koszykarze też przychodzili i sobie tam grali na pieniądze. To jest taka, u nich jest normalnie taki, tak jak się tam w te kości gra, czy oni tam mają craps, shooting craps, no nie, albo co to, tak samo w bilarda na... Dominoes, dice. No, dice, no, shooting dice, nie. Może tak, bo wiesz, lepiej w taki klub ekipowo, no nie? No to koszykówka, masz skład. Drużynę, ale bokserzy nie. A bokser to jest nie, solo, nie. Solo sport, więc... Żadnych bokserów. Nie było bokserów. Nie, Tommy Hearns raz przyszedł i mnie poznał, bo skrąg, ale to było dziwne, bo przyszedł ubrany w garnitur z jakimś gościem, zobaczył mnie i Pita, nas poznał, a myśmy od razu, ej Tommy, wiesz, w ogóle myśmy mieli jego numer telefonu, Pita, no, ale nie dzwoniłem. I nas poznał, ej, że Tommy, ty jesteś safe, że na bramce tu tego, ale on się tak zachował, że powiedział tak, a, że to jest Gogo, nie, że tak jakby, że on nie wiedział, że to jest Gogo, tak przynajmniej do nas powiedział i powiedział, że nie, że on nie, Gogo to nie, bo on zaraz mówi, jakieś zdjęcia porobią, paparazzi, ktoś zadzwoni czy coś, nie. Bo jeśli nie wiecie, to jest taki bokser bardzo znany, no nie? Tak, Tommy Hearns, no, legenda, jeden z takiej trójki, Hearns, Hagler i... Durant? Nie, no właśnie. Hearns, Hagler, czwórka, czyli Hearns, Hagler, Roberto Durant i Robinson. I Sugar... Sugar Ray Leonard. Nie. No, to jest taka... Z tamtej jakby czwórka, ery, legendy, no. Także to chyba... Ile on miał? Cztery dywizje World Champion chyba, nie? Czterech kategoriach wagowych, World Champion. No, człowiek legenda, bardzo skromny. Bardzo skromny człowiek. No to osobny można program powiedzieć, jaki to jest dobry człowiek. Nie? To zrobimy jeszcze osobny, nie odcinek, ale jeszcze raz może kiedyś opowiesz to, jak trenowałeś z nim, bo to jest fajne. To jest fajne, jak żeśmy się poznali, bo ja w ogóle nie widziałem go, ani nie wiedziałem, że on jest w tym, no, w klubie. I jakieś dzieciaki, ja skończyłem swój trening, Pete tam jeszcze gdzieś się kręcił i... Nie pamiętam, gdzieś nie było jakieś, i weszły dzieci, nie? Młodzież weszła. I nie wiem, czy to nie był właśnie z nimi ten, co teraz trenuje Tysona Fury, Sugar Hill, bo on się dzieciakami zajmował. On był policjantem i tam z dzieciakami przychodził. I jeszcze był młodziutki wtedy. No i jakieś dzieciaki, tam trzech trenerów było. Ja siedzę, tak patrzę na ten sparing i słyszę, że ktoś do mnie mówi, ale ja patrzę na te dzieci i mówię, o kurde, te dzieciaki się tak napieprzają, nie? I ktoś mi gada do mojego lewego ucha, ale tak patrzę na ten sparing, że go słucham, kiwam głową, no widzę, że jakiś tam gościu, co tam był, nie? No i tak właśnie, jak się odwróciłem, to zobaczyłem Tommy'ego Hearnsa. Po prostu zaczął komentować sparing do mojego ucha. Za chwilę mnie poprosił, czy mu nie pomogę przy treningu, nie? Najpierw zaczęliśmy, że złapać za kostki, brzuch robi, piłkę lekarską, a ja w ogóle, ja mówię, nie wierzę, nie? A tak, no ale wam powiem, że spotykając niekiedy takiego celebryta albo gwiazdę personalnie, gdzie on chce być sobą, gdzie chce być zwykłym człowiekiem, a nie publicznie, gdzie on musi tą personę taką odgrywać publiczną, czy tam jest na jakimś zaproszeniu, że jest ta cała otoczka ochroniarzy, nie podchodźcie tu, światła, wszystko, autografy o tej godzinie. To są zupełnie inni ludzie, nie? To normalnie spotykasz normalnego człowieka, który jest sobą taki, jaki był, ale jakbyście pojechali, bo na przykład on będzie w hotelu w Mariocie na jakimś evencie, no to już tak nie będzie wyglądało. To już, o nie podchodź tu, bilety, tu, nie? Dotąd. Także wolałem zawsze poznawać ludzi tak prawdziwych, takich są, no. To tyle, dobra, jakieś jeszcze? Jeszcze jedno, mam nadzieję, że... tylko tu nie ma pytania, ale tylko jakby chcę przeczytać komentarz, żeby pokazać wam, że obserwujemy wasze komentarze i czytamy zawsze i słuchamy, wiemy, co chcecie. Mam propozycję, aby zaprosić mamę i niech ona opowie, jak wyglądało to z jej perspektywy. Dla dziewczyny z Polski musiało to być bardzo stresujące. Przyjeżdża do USA i zostaje z dzieckiem w domu, a mąż stoi na bramce i strzelają do niego. Nie wiem, czy można do tego się przyzwyczaić, ale jakoś musiała sobie z tym dawać radę.
myślę, że powinna choć raz wystąpić, bo brakuje jej spostrzeżeń, a jest ważną postacią historii waszej rodziny. Więc jakieś, też będzie to na pewno jakaś specjalna okazja na jakiś dobry 30, 40 albo 50 odcinek. Mama wystąpi, porozmawiamy z nią, podzieli się spostrzeżeniami, ale na pewno musicie na to jakby trochę napracować. Jakieś lajki, trzeba wymienić się lajkami, jakieś 300, 500 lajków za takie coś, to na pewno. Ale ostatnie pytanie jest, ktoś robi jakby research i chce znaleźć, gdzie był właśnie ten klub City Heat i się pyta, tu jakiś adres podaje i wchodzisz w interakcję z morgiem w komentarzach, aż w końcu dochodzicie do tego momentu, gdzie chyba wywnioskowaliście, gdzie teraz się, znaczy gdzie kiedyś się znajdował City Heat, ale ty dobrze wiesz, bo ty mówisz, że to jest obok TNJ Coney Island. I teraz, jakbyście mogli spojrzeć na ekran, bo teraz dzielę się live tym, co ja widzę na telefonie. Jesteśmy na Google Maps, mamy ten Street View, więc widzimy dookoła, jesteśmy jakby na ulicy, mamy tą perspektywę i może ja ci dam telefon, żebyś tak nas oprowadził wokół tego miejsca, które ty oczywiście znasz. Mhm. Dobra, tu mamy TJ Coney Island, a teraz tu trochę się cofniemy, bo pod prąd jedziemy. Tak, tutaj, o, tu mamy, a to jeszcze parking, o, tu za tymi drzewami, których kiedyś nie było. No, tu mamy jakiś ładny budynek, który się nazywa Club Elysium, tak? No, no to na miejscu, gdzie stoi Club Elysium, właśnie był nasz klub. City Heat. I teraz, jak sobie zobaczycie, ja przyjeżdżałem z przeciwnej strony, nie? Tak jak jest ruch, idzie no, w tą stronę, no to ja przyjeżdżałem z przeciwnej strony, tam jest west, nie? Ja przyjeżdżałem z east strony, 8 milą i tu widzicie taki U-turn, nie? Taką, no tak zawijacie, prawda? No i taki wyjazd. Także ja sobie tym U-turnem wjeżdżałem i tylko musiałem przeszczelić na wskroś przez te raz, dwa, trzy, cztery pasy i tu wjeżdżałem na parking, tak jak jest teraz Elysium, to była brama. Tu była właśnie ta brama słynna, co mówiłem już, że na ostatnim na przykład odcinku, jak tam przy przedostatnim, jak nas terroryzował gościu, to właśnie to był jedyny wjazd, ta brama. Czyli tak jak macie ten wjazd asfaltowy, tu była brama. I teraz tu, gdzie jest ten TJ Coney Island był, tylko wydaje mi się, że ona była też taka brzydka jak nasz klub, nie była taka ładna, ozdobna. Na pewno ściany były inne, tych ornamentów u góry nie było. A TJ Coney Island to jest... TJ Coney Island, no. To jest jakaś... Albańczycy, zaraz powiem od nich jedzenie, trochę. Jedzenie, tak? No Coney Island to jest, nie wiesz co jest Coney Island, to jest stała pozycja amerykańskiej sceny żywieniowej, gastronomicznej. No, chili dogs, corn dogs, hot dogs, hamburgers, fries, wiesz o co chodzi, nie? Takie rzeczy. Onions, nie? Chicken wings, no, breakfast, no, także... I to było 24 na dobę. Tu, gdzie są te choinki, to był płot. No i teraz widzicie ten parking? Czasami tu parkowali, gdzie są te choinki. Inni w Coney Island, bo nie chcieli, żeby Joe ich kasował te pieniądze takie, co on tam ich charge'ował dosyć dużo. No i myśmy ich widzieli przez płot, który się składał z prętów stalowych, czyli to był taki płot, przez który można było strzelać i też do nas stamtąd będą strzelać. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że z tyłu za klubem jest taka uliczka, i tam rabują, prawda? No to sobie tutaj cofnę, to sobie zobaczycie tą uliczkę. To jest ta droga, gdzie jak ktoś nie chciał płacić, chciał sobie zaoszczędzić i stanął sobie tutaj, widzicie, za tym murem, tu gdzie jest ten czerwony samochód, wjedziemy tutaj, o, wzdłuż tych drzewek, których wtedy nie było. Wydaje mi się, że krzaki były, krzewy, ale nie jestem pewien, bo ja tam nie parkowałem. No i tak jak jest ta ściana, no to wtedy też była ściana i chodnik, to była ściana naszego budynku, on był nieco mniejszy, no, tak mi się wydaje, że był mniejszy nasz budynek, tak, niższy w ogóle był. No i tu sobie ludzie parkowali i tam ich rabowali, to wtedy sobie tak żartowałem właśnie, że Joe wynajął kogoś, żeby ich tu rabowali i strzelali do nich, rabowali, czasem przychodzi do nas postrzeleni, obrabowani, czasem od razu karetka przyjeżdża i policja tutaj. Co to jest Braille Street, tak? W Braille Street. Mhm.
No dobra, i teraz, no to co? A ja sobie stamtąd przyjeżdżałem 8 milą z takiego Lodge Freeway z Hemtremiku. No i ten, tu się wyjeżdżał. Także tu jest ten klub. A wam pokażę od razu alejkę i słup. Kiedyś w jakimś tam podcaście mówiłem, że myśmy z Lamarem szczelali sobie do słupa drewnianego. Pokażę wam słup, do którego żeśmy szczelali. Mam nadzieję, że to jest jeszcze oryginał. O, taki słup elektrycznie drewniany. W to żeśmy szczelali. Tak, po prostu tylko o, w ten słup żeśmy szczelali i stamtąd żeśmy szczelali. Ten budynek nie był taki duży i tu już był mur i też tak samo był mur. I tylko, że myśmy szczelali właśnie stamtąd, tam w czubek tego słupa i zobaczycie jeszcze, gdzie we mnie szczelali, skąd. Mówiłem wam, że za klubem była taka alejka, alleyway. No, no to gdzieś w tym miejscu, jeszcze zacznę tu, obrócę, żeby był lepszy widok. No, tu jest taki kosz na śmieci, tak? No to gdzieś stąd. To wtedy nie był mur, tylko to był właśnie tak samo płot z prętów metalowych, pomiędzy którymi była przestrzeń i ktoś, co mówiłem, z Kałasznikowa, co policja stwierdziła, że z Kałasznikowa ktoś chciał mnie zabić, w jakimś tam podcaście mówiłem, to właśnie ktoś sobie tutaj wjechał, stanął tam, gdzie teraz jest ten kosz na śmieci albo ten niebieski gdzieś tam i tam skądś stamtąd do mnie celował, bo tam znaleziono łuski z Kałasznikowa, tak jak mówię, zamiast muru były pręty, nie? Także no, to był nasz klub, a Coney Island też była wtedy. Powiem wam trochę, że ten dwóch gości, którzy prowadziło, znaczy ten TNJ, jeden to był Tony, nie wiem, czy on się tak nazywał, to byli Albańczycy. Oni prowadzili ten Coney Island. To wam powiem, że to się tak wydaje, nie? Człowiek sobie przyjechał, tak jedzie przez miasto, patrzysz, a tu jakaś knajpa, tu sobie zjemy burgera, a tam ten cały najgorszy element tych największych bandziorów, cały czas się tam szczelali w tym Coney Island, coś się działo. Tam przychodzili i za pancernymi szybami albo drive-thru, czyli tak jak zamawiacie w drive-thru u nas, tak samo tam można było zamawiać. A ten Tony, który do mnie przychodził, Joe z nim bardzo dużo gadał, nasz Joe parkingowy, i on go podziwiał, właściwie lubiał zawsze jakieś żarty, uważał go za wariata, bo Tony taki szczupły gościu, młody, może też 20 ileś lat, ale widać, że wariat. Bardzo uzbrojony, potężne kalibry, i jak oni się wypowiadali w ogóle o tych czarnych, tam o tych klientach, opadali też różne historie. Tak jak myśmy mieli klub i historię i morderstwa, wszystko, to oni mieli to samo. Jeszcze gorzej, bo oni nie mieli ochrony, tylko oni byli za pancerną szybą, ale ich tak samo podpalali, szczelali do nich, wszystko. No, także oni wszyscy byli uzbrojeni, wszyscy to byli ci Albańczycy, no i jeszcze tam powiem, nie chcę za dużo mówić, ale jeszcze takie tego typu establishmenty. Wyobraźcie sobie, że Detroit jest tak skorumpowany miastem, że takie tego typu establishmenty jeszcze potrafili na boku jakieś biznesiki prowadzić, oprócz tego, że z burgerem jeszcze można było kupić i zamówić niespodziankę. Także nie chcę więcej mówić. Happy meal. Tak, ale jeszcze mieli dodatki, które można było też zakupić. Nie wiem, jak oni to ciągnęli, ale to było naprawdę bandyckie, gangsterskie miasto. No to możemy zaczynać się z opowieścią główną na dzisiejszy odcinek. Main 20. story. Pamiętacie, że mówiłem, że moim szefem, który mnie zatrudnił, był JJJ, czy tam JJ Junior, tak? John Giorgioza Junior. Ci, co widzieli wcześniejsze podcasty, wiedzą, że szwagier mój mnie przywiózł i chodził z JJJ-em do szkoły i stąd się znali. No i to był syn Giorgiozy seniora, który był częścią zorganizowanej grupy przestępczej Toco Zerilli, czyli Cosa Nostra Detroit. No, a John, no i to klub należał do nich. Też pamiętacie, jak mówiłem, że parę odcinków wcześniej, że policja najechała, antynarkotykowa task force najechała na nasz klub i chcieli zaszkodzić naszemu szefowi pewnie w jakiejś tam wojnie, którą oni prowadzili. I JJ starszy został pobity przez policję, co ja widziałem na własne oczy, i okazało się, że wszystko jest nagrane na
na kasecie wideo, wszystko było na kamerze i udało się JJ-om tą taśmę zachować i oddali ją do jakiegoś prawnika i chcieli mieć taką leverage, jak to się mówi, chcieli mieć haka po naszemu na policję, w jakichś rozgrywkach, przetargach. No wiadomo, ja w tym nie jestem ekspertem, co tam się dzieje między nimi, bo to nie są sprawy publiczne. Więcej się teraz można z internetu dowiedzieć, niż wtedy myśmy wiedzieli, bo to nas nie dotyczyło, tak? Ja tam stoję na bramce w klubie i tyle wiem. To jest moja rola, przeżyć, tak? I zarobić pieniądze. I muszę jeszcze wam przybliżyć jedną postać, która jest kluczowa w tej opowieści. I mianowicie jest to DJ. Jest to DJ, bo tych DJ-ów jest kilku, są różni. Jest DJ Joe, DJ Kari, jest DJ Hen House, później jest DJ Homas, tak zwany Homas. Czyli to on był Arabem z Iraku, tego pochodzenia Chaldean, tak samo jak nasz szef i jego rodzina. I on pracował, i on się jakoś kumplował z tym Johnem, Jarjozą, z naszym szefem. Oni się kumplowali, gdzieś chodzili razem na siłownię, wiem, że się spotykali też poza pracą. No i ten DJ Homos, tak jakby Homos, tak mi się wydaje, że... Jak Humus. Tak jak Humus, tylko nie wiem, czy on się tak nazywał, czy to był jego pseudonim, bo to był DJ Homos, ale czy on się tak nazywał, zawsze Homos, na jego daje Homos, albo Homis, niektórzy go dają Homis, jakoś tak gdzie Hamas, ale różnie to mogą być, nie Hamas. Jezu. No i ten Hamas sobie kupił korwetę ZO6, nowiutką, czarną, kabriolet. No i a JJ miał Cadillaca i czasami się wymieniali. JJ sobie brał tą korwetę od niego, a Hamas jeździł Cadillaciem. Nie? To takie normalne tam było jakoś między nimi. Nie wnikałem w to. JJ, pamiętam, szefa, był wyższy ode mnie, stał bardzo wyprostowany, zawsze miał podniesioną głowę do góry, miał okulary i zawsze jakoś miał tak okulary, że mu to światło odbijało. Ciężko mu było tak w oczy spojrzeć, zawsze tak stał i zawsze miał tak, to światło się tak odbijało i tak jakby nie kojarzy dobrze tak jego oczu. I zawsze miał koszulę typu polo, ale taką z takim dłuższym raczej rękawem, takim do łokci, w miarę szeroką, w miarę długą, dżinsy jasne przeważnie, albo jakieś takie spodnie bardziej eleganckie, albo jakąś taką kurtkę. Wyglądał tak jakby, jak taki starszy gościu, nie próbował wyglądać jakoś tam młodo, tylko tak poważnie i zawsze miał właśnie saszetkę, jak polscy kierowcy z lat 80. miał saszetkę i tak go kojarzę. Nie rozmawiałem za bardzo z nim, ani się tak nie przyjaźniłem. Pogadaliśmy tam parę słów. Jakoś dla mnie był nudny. Jakoś nie czułem jego klimatu. To nie był jakiś gościu, do którego ja lgnąłem na przykład. Nie? Nawet nie zabiegałem o to, żeby tam być jakimś jego przyjacielem. Ani on, żeby być moim. Ale wiem, że mnie szanował, no bo słyszał, jak ja ten klub zmieniłem, także miałem taki respekt i pewną sytuację, pozycję, ale jakoś tam, nie wiem, może nie chciał z obcokrawcami gadać, bo może myślał, że nie ma oczy, nie ma tematu, albo jestem tu za nowy, nie wiem, jakoś tak było. No i pewnego dnia, bo mówi się w Ameryce, jest takie stwierdzenie, że każdy Amerykanin pamięta, gdzie był, jak zastrzelono prezydenta Kennedy'ego i każdy pamięta, gdzie był, jak był atak terrorystyczny 11 września 2001 roku na dwie wieże w Nowym Jorku. To znam ten drugi, no, że 9-11. Tak, no jakbym powiedział, że pamiętam, gdzie byłem, jak zabito prezydenta Kennedy'ego, no to... bym musiał mieć niesamowicie dobrego chirurga plastycznego. Także tego nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie byłem 11 września 2001 roku, to na pewno i to się sprawdza. I jeszcze jedna jest właśnie data, którą pamiętam i to jest właśnie wydarzenie, o którym dzisiaj opowiem. Byłem akurat na treningu bokserskim z moim kolegą, z którym razem trenowaliśmy, Daryl Cunningham Jr. On się bił z naszym Maciejem Słęckim.
lata temu. Maciej Słęcki zmiódł go z ringu, ale nie jest to dziwne, ponieważ Daryl zaczął trenować dopiero jak miał 28 lat, czyli i nie miał kariery amatorskiej. Od razu przyszedł na zawodowstwo. Jego ojciec był trenerem boksu, też trenował mnie. Też kiedyś o tym opowiem, bo to są fajne opowieści, ciekawe. I pamiętam, że byliśmy na treningu ja, tata, czyli Daryl Cunningham, senior. Tata był, oprócz tego, że był trenerem boksu, był pastorem i był bardzo stary. Może miał ponad 70 lat wtedy. Daryl miał 28. I on wychował tam ilość bokserów amatorskich i zawodowych kiedyś. Pokazywał mi super zdjęcia, to kiedyś przy okazji, inna opowieść. I pamiętam, że byliśmy razem, Daryl był na sparingach, a ja sobie trenowałem na przyrządach w jakimś klubie bokserskim, ale nie pamiętam teraz nazwy tego klubu, nie umiem sobie przypomnieć. I miałem schowany w szatni telefon w torbie, nie miałem go przy sobie, to nie było tak jak teraz, że nie rozłączamy się z telefonami. Pamiętam, że skończyliśmy trenować, no i zbieramy się. Idę, patrzę na mój telefon, a tam mam kilkanaście nieodebranych telefonów, połączeń. Kilkanaście nieodebranych. Patrzę, Zibi, nie wiem ile razy, Pete, Joe. Ja mówię, o kurde, co to jest? Nie było text messages wtedy, takiej opcji. Nie ma, po prostu są tylko nieodebrane. Nie ma, że ej, zadzwoń, pilne, czy tam, co się stało. Nie. Oddzwaniam. I do Zibiego oddzwaniam. Zibi, słyszę, że głos no, pobudzony jest, nerwowo krzyczy. Widzę, że przeżywa emocjonalnie. To mówi, że zabili naszego szefa właśnie, że JJ nie żyje. JJ, czyli senior. Tak, senior. Znaczy, nie, junior, jaki senior? Senior, senior. To no przepraszam, zabili. Bo jako 3J to... No ale myślę... JJ, tak się już mówiło na każdego. Już nikt nie mówi JJJ, tylko już będzie każdy był JJ, nie? John, no JJ, bo stary, bo ojciec w tym momencie siedzi w więzieniu federalnym za operację Game Tax federalną, która trwała wiele lat, która właśnie uderzyła w Detroit Cosa Nostra i on jest do tej sprawy, brał udział, a JJ prowadzi klub i to jest nasz jedyny szef, to jest nasz jedyny szef, junior, no nie? No to mów dalej. I Zibi mówi, że JJ nie żyje, nasz szef nie żyje, nie? Że co, jak nie żyje? No nie żyje, zastrzelili go przed koło klubu, nie? I teraz to się stało niedawno, 12 z czymś, czy coś takiego, nie? A nie wiem, która była, może 3, 15. Ja w szoku i gadam do Daryla i do jego ojca, a tylko myśmy moim autem przyjechali. Daryl mieszkał gdzie indziej, ojciec mieszkał gdzie indziej, a ja mieszkałem gdzie indziej. I musiałem teraz ich zawieźć do domu, wydzwaniam całą drogę, gadam z Pitem, próbuję się dowiedzieć jak najwięcej, co się stało, jak to nasz szef nie żyje, jak to szef syna jakiejś tam rodziny mafijnej nie żyje, co to tak sobie go zastrzelili, jak to go zastrzelili i co, na pewno nie żyje, nie, że ranny, nie umiera w szpitalu, nie żyje. Dobra. Do nich szybko, ten ojciec tak powoli wchodził do auta, wpakowałem ich, dobra, zapieprzam do domu. Zawiozłem ich i dzwonię do Moniki oczywiście, nie? Co tam mogę, to się dowiaduję, już teraz nie pamiętam szczegółów, kto co mówi. Mówię do Moniki, że szefa zabili, nie? Jadę do klubu, o dobra, uważaj na siebie tego, no jak to szefa zabili, nie? No i przyjeżdżam do klubu i taka dziwna sytuacja, no Pit był i wszyscy dostali telefon, wszyscy się zjechali, już tam cała nasza ekipa bramkarzy, bramkarze dzienni byli, bo to był środek dziennej zmiany. No nie? Czyli klub normalnie grał wszystko. I to było tak. Na dziennej zmianie ja tam nie wiedziałem, co się dzieje, no ale nasz szef przyjechał po prostu, bo on na dziennej zmianie był, no naszej go nigdy nie było. Nie? On, jak myśmy byli w klubie, to go nigdy nie ma. I on przyjechał sobie, DJ Homies akurat miał dzienną zmianę, wziął od DJ Homiesa korwetę, zostawił mu Cadillaca, wsiadł, skręcił w prawo, dojechał do pierwszych świateł, do ulicy Evergreen. No i teraz, co my wiemy? Wiemy, że dojechał do świateł, stanął podobno na światłach na czerwonym. Ktoś wyszczelił z auta obok
miał dach zdjęty, bo to był kabriolet, ta korweta. Ktoś zaczął strzelać do niego, poszczelił go w głowę czy w szyję, nacisnął jeszcze gaz instynktownie, już postrzelony, samochód wyrwał do przodu, już nie panował widocznie nad swoimi zmysłami i samochód wjechał na pas zieleni, który rozdzielał 8 mile, dwa kierunki, przeleciał przez krawężnik i zatrzymał się na słupie wysokiego napięcia. Napastnicy nigdzie nie odjechali, spokojnym krokiem wyszli z samochodu. Teraz nie wiemy, czy mieli kominiarki, czy nie, bo świadkowie przedstawiali różne wersje. Podeszli do niego spokojnie i wystrzelili mu resztę magazynku już z bliskiej odległości w głowę. Nie? W klubie Jamal, ten, który prowadził też parking dla Joe, to był na dziennej szyfcie akurat w ten dzień, opowiadał mi, mówi, że wyjechał JJ, skręcił, on nie słyszał żadnych strzałów, po prostu albo, no, to był dzień, jest głośno, nie słyszał strzałów. Mówi, przyjeżdża policja i mówi, czy on tu pracuje, tak. Czy wie, jak wygląda JJ Georgioza? No jego, tak, no tak jakby, nie wiem, skąd policja wiedziała, że ten klub, nie wiem, tego nie wiemy. Mówi, tak, że wie, dawaj szybko do auta. On nie wiedział, po co jedzie. I mówi, że policja podjeżdża tam, wysiada i się pyta, czy to jest JJ. I on jest jedyną osobą z naszego grona, która widziała jego ciało na miejscu zbrodni przeszczelone. I on mi opowiadał, mówi, kawałki mózgu i czaszki wszędzie rozpryśnięte, biała masa, szara masa, krew. No i mówi, że no, zidentyfikował go, ale ja mówię, jak on wygląda? No mówi, no nic, dziura w głowie, kawałki, wiesz, kości porozrzucane, tego, nie? Taka egzekucja, wszędzie krew. A on mówi, aha, niezła metoda, nie? Że policja go wzięła, odwieźli go z powrotem. On jest jedyny, który widział ciało, no bo to było ogrodzone wszystko. Jak ja jechałem tam do klubu, jak się dowiedziałem, no to pamiętam, że to wciąż było ogrodzone, tam było śledztwo. No i mieliśmy właśnie zbiórkę w barze, już jakoś, wiesz, tak było, że on już nie żył, a jeszcze ten klub, przecież tam dziewczyny tańczyły, ten wszystko, no muza grała, jeszcze nie wiedzieli, nie? Dopiero tam to zgasili. No i teraz co? Jego ojciec, o matce nigdy nie wiedziałem. Nie wiem, czy jego matka żyła, czy była z tym ojcem, czy w ogóle z nimi była. O matce nigdy nie słyszałem. Zawsze było tylko dwóch JJ-ów. Nie wiedziałem jeszcze, że mają siostrę, chyba Nikki się nazywała. I jeszcze jej wtedy nie znałem. Potem dowiedzieliśmy się, że została tylko siostra. No, tak jakby dzieci żadnych nie mieli. JJ nie miał żadnej rodziny, żadnej żony, dzieci. Nie miał i mieliśmy właśnie, pamiętam, takie zbiórkę, zebranie, taką burzę mózgów, co teraz. Każdy z nas był trochę w szoku, że to jest niemożliwe, że tak brutalnie nasz szef zostaje zamordowany w taki sposób, po tym jak wyjeżdża sobie z klubu w biały dzień, na środku ulicy, na środku skrzyżowania, ludzie się nie spieszą. Oczywiście w telewizji już pełno ekip telewizyjnych, już na wiadomościach leci non-stop. No i tak pamiętam właśnie ten pierwszy dzień. Wszyscy się pozjeżdżali i nie wiadomo, co teraz robić, nie? Tak jakby nie wiadomo co, kto jest szefem, kto jest kapitanem, jakieś decyzje. No i to jest pierwszy dzień, tak zapamiętałem pierwszy dzień, nie? Następny dzień, pamiętam, że mieliśmy spotkanie, taką zbiórkę znowu naszego grona bramkarzy w klubie u jego prawej ręki, JJ-a, czyli Larego, tego co ma ten klub motocyklistów, co ci mówiłem. On wszystkich zaprosił. Tam jedzenie, jakieś napoje, co kto chciał. Ja nie piłem alkoholu, tam inni pili. No i on tak jakby poczuł się teraz zobowiązany wkroczyć do akcji, pomóc rodzinie. I w ten dzień się też dowiedziałem, że jest ta siostra.
Tylko że ją schowali, trzymają, bo zabili syna pierworodnego, chyba jedynego, tak? Jedynego, no pierworodny, ale jedyny. I teraz nie wiadomo, czy ta córka jest bezpieczna. Dopóki nie będą mieli jakiejś odpowiedzi, co się stało, to chowają, ta córka jest gdzieś tam chroniona. No i teraz my, każdy z nas ma pytania. No i na drugi dzień, od drugiego dnia zaczynają pojawiać się różne teorie, potencjalne odpowiedzi na to, kto i co mógł ewentualnie mu zrobić. I teraz tak, policja na pewno idzie tropem, że czy to nie jest czasem mistaken identity, no nie? Dlatego, że on nie zginął w swoim Cadillacu, przyjechał swoim Cadillaciem, zamienił się samochodami i nagle jest egzekucja w tak brutalny, świadomy sposób robiona. Czyli wiadomo oczywiście, że jest to egzekucja zamierzona i planowana, bo żeby mieć taki, tak to ustalić, taki timing, żeby się spotkać z nim na światach i podjechać obok, to trzeba gdzieś na niego czekać. Trzeba też mieć jakieś informacje, że on w ten dzień tu będzie, albo jeździć za nim, nie? Także na pewno jest to zorganizowana akcja i na pewno wiadomo, że to jest jakiś hit profesjonalny, prawda? Robota profesjonalistów, dlatego że są strasznie odważni. Co ciekawe było, że już w telewizji mówili cały czas, że świadkowie mówili, jedni widzieli brązową furgonetkę, inni mówili, że to był biały Pontiac. Ja mówię, jak można, jedni mogą mówić, że to widzieli, jak ci przyjęli furgonetkę, a inni Pontiakiem, czyli osobowym samochodem. Już wtedy były takie wersje, dlatego mówię, że nie wiem do teraz, czy oni mieli kominiarki, czy nie, bo jedni mówią, że ktoś był zamaskowany, a inni mówią, że całkiem niezamaskowany, ale na pewno zrobili to nie śpiesząc się. Co do tego jest zgoda, że nie spiesząc się, no i ten kawałek, co oni podeszli za nim, to jak tam by była gdzieś policja, bo co, to oni ryzykowali, bo to trwało pewnie, cała ta akcja trwała z dobre 60 sekund, to mi się wydaje, żeby to wszystko zrobić i wszystko to zrobili na spokojnie i podobno odjechali na spokojnie, szok. No to wiadomo, że każdy mógł rejestrację spisać wszystko, no nie? Czyli to jest takie bardzo, bardzo demonstracyjna akcja, bardzo odważna i która ma na celu przekazanie jakiejś wiadomości, nie? No i teraz pytanie, czy mieli zabić jego, czy mieli zabić naszego DJ-ka. DJ-ek też był umoczony w różne sprawy, bo wiem, że od towaru, od narkotyków nie stronił, był często porobiony, naćpany i wiadomo było, że może być uwikłany, może komuś pieniądze wisi. I wiedzieliśmy na pewno, że ma ogromne problemy z hazardem DJ. Wiedzieliśmy, że cały czas przegrywa grube pieniądze, obstawiając sport, futbol amerykański. Także potencjalnie może jest teoria, że może ktoś chciał zabić DJ-a. Policja zabrała ten samochód jako dowód rzeczowy w sprawie. I teraz druga teoria. Następna hipoteza, jaką słyszę. JJ spotykał się z jakąś Arabką, muzułmanką, jakąś piękną, młodą dziewczyną. Sam nie był muzułmaninem, tylko był Chaldean, czyli jakąś tam chrześcijańską odmianą. I spotykał się z muzułmanką, co jest dla nich nie do zaakceptowania. To była kolejna hipoteza. Być może zemsta rodziny. No i w końcu była wersja, że może coś związanego z działalnością ojca, nie? Takie były trzy wersje. No ale my nic nie wiemy i te hipotezy różne, jeszcze jakaś hipoteza pewnie była, bo powiedzieli, że nie wiemy, czy jesteśmy bezpieczni, my. No i pamiętam, że to był czas, że dostaliśmy broń, bo te dni, klub był zamknięty, nie wiem, czy jeden, czy dwa dni i znowu powrócił do operacji. To nie było, że teraz zamknięty, taka żałoba. Szybko powrócił do funkcjonalności i wtedy pierwszy raz poznałem Niki. Tylko teraz nie pamiętam, czy najpierw byłem na pogrzebie, a później poznałem Niki i wróciliśmy do pracy, czy... I teraz nie pamiętam, jak długo minęło do pogrzebu. No i teraz tak, ojciec zabitego, stary JJ, siedzi w więzieniu federalnym. Wiemy, że stara się, mam informację, że stara się wyjść na pogrzeb syna. FBI odmawia, nie puszcza go. Nie ma go na pogrzebie syna. My jesteśmy na pogrzebie syna, zrzucamy się na wieniec, kupujemy wszyscy kwiaty. Co to jest wieniec?
No takie kwiaty, no jak... Mhm. Że co chodzi? Okej, okay. Wiem. No, zrzucamy się na ten i pamiętam, że gdzieś w Southfield, w domu pogrzebowym jest ta uroczystość. No i pierwszy raz jestem na pogrzebie jeszcze kogoś powiązanego z mafią, nie? Nie miałem żadnej przyjemności, czy też jak to nazwać, okazji bycia na pogrzebie kogoś związanym z Toku Zerilli rodziną. Takie pogrzeby mafijne to się zna tylko z filmów amerykańskich. Ku mojemu zdziwieniu, coś czego się nie spodziewałem, trumna jest otwarta. I widzę JJ'a, Juniora. Widzę, no, oczy ma zamknięte, leży, no, włosy ma, twarz ma, wygląda jakby spał. Tylko kolor taki przypudrowany, dziwny, prawda? Tak dobrze musieli zrekonstruować jego twarz, czyli jakieś fragmenty brakujące. Też nie wiem, jak to ciało wyglądało, ale ku mojemu zdziwieniu była otwarta trumna, bo myślałem, że urwało mu pół głowy. Ale nie, była trumna otwarta. No i pogrzeb, i my wszyscy razem, no ja, Pete, tam rodzina. Pamiętam, że był dzień, ładna pogoda, to był czerwiec czy początek lipca. No i później stypa. A później druga stypa dla nas, u Larego w barze, nie? O, i pamiętam, że bardzo dużo miłych słów usłyszałem. Takich słów, tak jakby, że słuchaj chłopcy, dziękujemy, że tu jesteście, że doceniamy, że tak jakby, jak słuchajcie, no teraz jesteście, jakby ktoś coś potrzebował, to zawsze możecie na każdego tu liczyć, wszystko. Takie jakby, jak takie recognition, takie, wiesz co, Dino, to było dla mnie takie... Tak, zdziwiło mnie to, nie? Będąc kilka lat w Stanach jako Polak, to też nie są takie klimaty, że każdy w takich sytuacji był. No i szczególnie Larry się okazał bardzo fajnym człowiekiem, jego prawa ręka, JJ, dużo różnych rzeczy nam opowiedział. No i powiem wam, że od tego momentu, oprócz tego, że będą takie zmiany, o których jeszcze opowiem, kadrowe, że tak powiem, w zarządzie, które dużo zmienią, niektóre będą nieprzyjemne, będzie też dużo walki o stołki, że tak nazwę, to oprócz tego stajemy się znani w Detroit. Ja na przykład znany teraz przez to wydarzenie. Kiedyś było, where you bounce, nie? City Heat. Where is that? Where is that? Nie każdy wiedział, co to jest City Heat, no bo to nie jest taki establishment, że tam każdy lgnie, tak? A teraz jest to na wiadomościach i teraz, jak tylko mówię, że pracuję w City Heat, to jest zawsze to, powoduje, że jest temat do konwersacji. Jesteśmy bardziej znani przez to, bardzo znani. Po prostu teraz City Heat, o, to są bramkarze, tam gdzie zastrzelili JJ'a, a każdy tam mniej więcej z tego miasta jakoś kojarzy, że on był, bo to w telewizji mówiła, że on z mafią powiązany. A z tym nawet kto nie wiedział, to już wie z wiadomości. Tak to po angielsku to powiedzieć, put you on the map. Put me up on the spot. A nie chciałem, nie? No, I'm on the spot right now, nie? May put me on the spot, nie? Wiesz. Czyli tak jakby reflektor, tak? Na mnie. No i teraz tak. Idę do Powerhouse'u. Dabisz od razu, o Daniel, wiem co się stało. No, każdy wie, wszędzie. Adwokaci różni wiedzą. Policja wie. Bardzo głośna jest ta sprawa. Jesteśmy tak jakby w centrum zainteresowania. Później jest coś takiego, że poznaję tą Nikki. Tak mi się wydaje, że Nikki, nie chcę was kłamać, nie przysiągłbym, że Nikki, ale tak mi się wydaje, że to była Nikki. Ona też będzie tylko epizodem przez chwilę
aż w końcu jej nie będzie. Po prostu ona tak jakby wkracza i teraz ona zostaje jakby menadżerem naszego klubu. Nigdy jej nie widziałem, ona nie prowadziła żadnej operacji, ale ona jest fajną osobą. Biorą mnie na rozmowę do niej, pamiętam to jak dziś, w podziemiach takich, znaczy tam, gdzie był szefa w City Heat, w podziemiach, on miał takie biuro. I teraz dostajemy broń i teraz nie pamiętam, skąd się wzięło tyle broni. Dają nam broń i mówią, słuchajcie, no tu jest broń, nie wiemy, kogo chcą zabić. No i teraz jest pytanie, chcą, żebyśmy ochraniali tą córkę jedyną. No i teraz jest cała ceremonia, jak ona przyjeżdża, jak trzeba wychodzić, zasłaniają ciałami z bronią, asystują, ona wchodzi do auta, ktoś jedzie z nią uzbrojony, ktoś jedzie za nią uzbrojony, czyli bramkarzy, to ja mówię, słuchajcie, no weźcie kogoś, niech sobie tam ją chronią, wy macie pistolety, chodzicie, szlifujecie te pistolety, kochacie je tak bardzo cały czas tymi pistoletami, no to teraz macie okazję, ja nie mam broni, ja jestem na zielonej karcie, nie mam obywatelstwa, nie mam broni, ja tu nie będę latał z jakimś sprzętem, no, nielegalnie, a tak, to ja nie mam broni, po co ja mam ją chronić? A dobra, dostaliśmy broń, ja powiedziałem, że raz ją tylko ochroniłem, można powiedzieć, że swoim ciałem na terenie klubu i jak wjeżdżała i wyjeżdżała, może więcej niż raz. Ale poza tym nie miałem zamiaru jej chronić, a jeszcze tam się zastanawiałem, czy do domu jakąś ochronę, nic, ale oni sobie tam jakoś poradzili. Natomiast dali nam broń i myśmy wtedy wszyscy nosili broń w klubie przez jakiś czas, aż się trochę emocje opadły, bo nie wiedzieliśmy dlaczego i kto kogo chce zabić. Bardzo dziwny klimat był, bo to było mocne wydarzenie. Musicie zrozumieć, że to nie jest jakiś gostek, co go tak zaszczelili, nie? Jakiś tam, coś się pokłócił, zwykły chłop z ulicy, że padł ofiarą przemocy z bronią. Nie, to jest po prostu, takich ludzi się tam nie rusza, prawda? Także ta broń, no wydaje nam tą broń i teraz jak ja nosiłem broń, no to zobaczyłem, że broń to powinna być w kaburze, nie? Jak ktoś nie ma kabury, tak jak my, no to gdzie tą broń dać, żeby się nią posługiwać? No to opracowałem system, gdzie ubierałem białą koszulkę, białą, zwykłą, tanią koszulkę, przyklejałem, kładłem broń, obwijałem to taśmą klejącą normalnie, a ja sobie to przećwiczyłem, że zobaczyłem jaka jest siła, na przykład zrobiłem fikołki, przewroty, różne jakieś tam ewolucje, jakąś tam walkę z cieniem, symulacje, podskoki, upadek i zobaczyłem, że ta broń nie wypada, czyli mogę się z kimś bić, szarpać, ta broń mi nie wypadnie, a jak ja chcę ją wyrwać, to muszę po prostu złapać za rękę i mocno pociągnąć, żeby wyrwać od tego kleju, z tej taśmy. Jeden minus było, że to było po całej nocy tak gorące, że ta broń była cała zaklejona, trzeba było czyścić alkoholem. I druga rzecz, że koszulka była, już się nie nadawała, po prostu można było ją wyprać. To zostawało i jeszcze raz użyć i na to samo dać taśmą. Jeszcze dostałem, miałem niekiedy dwie sztuki broni, miałem rewolwer w kieszeni normalnie. A półautomat tak obklejony taśmą. No i tak jak. Aha, i tak było śmiesznie, bo sobie robiliśmy. Ja mówię, aha, dobra, furgonetka brązowa i biały Pontiac. Ja mówię, to ty strzelasz do białych Pontiaków, a ja strzelam do brązowych furgonetek, jak zobaczymy, nie? No i ten, nie wiedzieliśmy, kogo się spodziewać, jaki kolor, kto, kogo, za co. No, ale była taka atmosfera, że po prostu była broń, jakieś takie straszne napięcie było. No, ale potem klub wrócił do operacyjności już pod nowym menadżerem. I co? Minęło 23 lata od tego dnia. Nie ma. Tak. A, dobra, zapomniałem wam powiedzieć. No jasne, jaka była teoria za chwilę, tylko jeszcze nie teraz. Za chwilę jest następna teoria, słuchajcie. Za chwilę jest następna, no popatrzcie w jakim mieście mieszkam. Za chwilę jest następna teoria, dobra. Raczej ci Arabowie od tej, nie, tak? Ci od tej dziewczyny, z którą się spotykał, raczej nie wygląda. Raczej Homies nie miał takich długów ani nic, że chcieli go zabić. Następna teoria, no kto go zabił? Oczywiście, policja. Policja z Detroit go zabiła. I powiem wam, że taka teoria
no, do dzisiaj jest popularna, że zamordowała go policja. Dlaczego? On mieli na taśmie, jak policja go pobiła, tego JJ-a, obu ich zresztą pobiła, ale najbardziej tego ojca, on był starszy, miał ponad 60 lat. I co? I jest to na taśmie. I teraz wiecie, że takie pobicie w rękach świetnego adwokata to są miliony dolarów. Miliony dolarów odszkodowania od policji, no nie? Za takie pobicie. No i teraz oni mają to na taśmie, czarno-białe. Naprawdę on tam dostał łomot od policji. No i nagle co? Poszedł siedzieć, tak? Dostał łomot, wsadzili go do więzienia, bo akurat był wyrok, czas wyroku, odsiadki. I za chwilę posiedział parę miesięcy, dwa albo trzy i od razu mu syna mordują w taki sposób. No i dobra, mija tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, nikogo nie złapali, żadnych śladów, same teorie, nic nie mają. Nic nie mają, nie jesteśmy w ogóle bliżej. No to zaraz usłyszałem teorię i szybko było, no, że chyba policja go zabiła w Detroit. No policja go zlikwidowała, no bo mają tą taśmę, no to nie ma... Albo żeby ojcu dać sygnał, bo jego też pobili, żeby on nie był skażony, a ojcu dać sygnał, że nie tędy droga. No i tak to przez cały czas taka teoria później była uznawana za najbardziej prawdopodobną. Także wyobraźcie sobie, jakie to są czasy, jakie to jest miasto, nie? Że hipoteza bardzo prawdopodobna to jest, że zlikwidowała go policja, a przesłanki ku temu są logiczne. I to jest teraz najbardziej popularna teoria, dlatego że nie jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. No i minęło 23 lata. Był na YouTubie z 10-12 lat temu filmik o tym, taki historyk kryminalny z Detroit poszedł na miejsce City Heat i nagrał materiał, wszystko o tym. I to było na YouTubie i pokazałbym wam i klub, i program o tym, jak go zabili i jak wyjeżdżał, wszystko. I nie ma tego, ktoś to zdjął z internetu. Znaczy, ja może napiszę do tego historyka e-maila, bo wiem, kto to wiesz, jest. Kto to? Tak, wiem, kto to jest. I zapytam się, czy ma coś na temat Jarjozy, nie? Fajnie. No i tak pomyślałem, że jakby ten program kiedyś był bardziej popularny, to można się skontaktować z różnymi ciekawymi ludźmi z tamtej epoki i nawet usłyszeć takie historie, że ten. Także może kiedyś dojdziemy do tego. No, także chciałem wam dzisiaj powiedzieć, no, jak po prostu, co byłem w stanie przeżyć, bo to niecodziennie. Ile z was może powiedzieć, że poszedł do jakiejś pracy i szef został zamordowany całym magazynkiem w głowę? Niewielu z was prawdopodobnie, tak? No to no. Także, no, a tak jak mówię, że byliśmy wtedy rozpoznawani, popularni i zbliżyliśmy się bardziej do tych takich ludzi, tak jakby bardzo o nas dbali, na ile mogli. Byliśmy tak jakby jacyś ważniejsi się staliśmy nagle dla tej rodziny, nie? Dla tej rodziny staliśmy ważniejsi. Pamiętam, mimo że ten ojciec siedział w więzieniu, to jakieś takie pozytywne były słowa, sygnały różne będą, no. Ale za chwilę okaże się, jak powiem wam, jak w następnym odcinku wam powiem, jak wyglądała teraz walka o stołki i co musiałem zrobić, żeby ocalić naszą sytuację bramkarzy, bo chcieli nas wywalić wszystkich. Ktoś, kto przejmie to. Jeszcze opowiem wam, jak wyjdzie gościu, który przesiedział wyrok za morderstwo i wyjdzie z więzienia i zostanie naszym menadżerem i my go w ogóle nie znamy. Okazuje się, że John Jarjoza wyśle z więzienia jakiegoś gościa, nie wiem czemu, może on miał wobec niego jakiś dług w więzieniu i wychodzi gościu, który wyjdzie po 25 latach z więzienia za morderstwo. Nie wyglądał staro, ale taki o jasnej skórze murzyn i on nagle zostaje naszym menadżerem i też musieliśmy się go pozbyć. No i też się zacznie się inny okres się zacznie w naszej pracy, już takich walk wewnętrznych, no. Później będzie jeszcze atak terrorystyczny 11 września. W tym samym roku, czyli to było 19 czerwca. To było w czerwcu 2001. 19. No i Jarjoza został zastrzelony, gdy jechał drogą 8 Mile Road w pobliżu Evergreen w czerwcu. 19 czerwca 2001 roku, 10 lat później, chyba więcej, nikt nie został aresztowany za to przestępstwo. 23 lata później, nikt jeszcze. No nikt do dzisiaj.
No potem będzie 11 września, to też będzie, też zmieni wiele w funkcjonowaniu. Dużo będzie takich różnych zmian. Jeszcze nie jedna śmierć będzie. I to co, myślę, że to na dzisiaj. Czy ty masz jeszcze jakieś pytania? To główna historia dzisiejszego dnia. Czy ja mam więcej pytań? Coś byś chciał wiedzieć? Czyli Niki była jego córka, tak? No, to była siostra tego zabitego, nie? Córka starego, nie? Czyli dzieci, to są starego. Dzieci starego, nie? Stary siedzi w więzieniu federalnym za Game Tax, dzieci są została na wolności. Została jakby tym menedżerem nowym? Nie menedżerem, tylko jakby... Tak, ona zostaje nowym tak jakby... Właścicielem no, bardziej, tak, no ona sprawuje... Bo menedżer jest dalej Pete. Tak. Okej, i ją musicie tak chronić, no bo kobieta. Okej, coś w tym stylu. I jak jechałeś do klubu, to przejeżdżałeś przez... To miejsce właśnie, gdzie... Tam... Nie, jak wracałem, nie? Bo to było po drugiej stronie ulicy, nie? No, bo to dojeżdżałem tą stroną, tu jest pas zieleni, wjeżdżałem do klubu, jak wyjeżdżałem, no to tak, przejeżdżałem przez to miejsce, oczywiście. No miejsce jak miejsce, no kawałek ulicy, nic specjalnego nie ma, nie? Środek skrzyżowania, nie? Ale historia. No właśnie, to pamiętam, gdzie byłem, nie? Właśnie, że byłem na treningu z tym. Pewnie bym nie pamiętał nigdy, że byłem na tym treningu, bo byłem nie na, na niejednym z nim. Ale pamiętam to, jak przez to, nie? To całe wydarzenie, no. Wow. A mama, pamiętasz jej reakcję na to? I czy ona też jakoś, nie, jakoś nie. Bardziej się martwiła? Nie, ona miała swój świat. Ja nie wciągałem w takie rzeczy, co ją to interesuje. Wiedziała, no pewnie wszystko, nie? Na pewno, oczywiście. Ale... Ona miała swój świat, swoją pracę i ten, nie? I postrzegałeś... No, czy to nie jest mój świat, no, żeby ktoś nie myślał, że to jest moja praca, no i to są też kumple, fajni ludzie niektórzy, ale generalnie, no to ja przebywam z Polakami cały czas, kumpli mam Polaków, jak na przykład biorę wolne, idę sobie na jakąś imprezkę, to nie idę na jakieś tam kluby do Detroit, tylko idę sobie u nas w miejscowości do polskiego klubu, zawsze do polskiego, do polskiej restauracji, do polskiego klubu, z Polakami cały czas i tam, jak kto tam był, albo tak to siłownia, albo tak to gdzieś razem w jakieś fajne miejsca, nie? A to jest taka rzecz, że no muszę tam być, no po prostu pracuję. I to też, żebyście nie myśleli wszyscy, że ja tam chcę być. Po prostu byłem tam, nie chciałem stłużyć i pokazać, że o, tam parę strzałów i mnie już nie ma, że a, Polak to się boi. Ale później już jest tyle będzie tych różnych takich ciężkich chwil, że nikt z nas, ani ja, ani nie chcemy tam pracować. Tylko jesteśmy poniekąd napiętnowani. Nigdzie nas nie chcą zatrudnić. Jak słyszą City Heat, a szczególnie po tym, jak zabili naszego szefa, jak słyszą, że bramkarz City Heat, jeszcze jesteśmy owiani sławą, bo to tam są straszne bójki i szczelaniny, to oni nas nie chcą w jakichś porządnych klubach. My chcemy iść do jakiegoś białego klubu, chcemy iść gdzieś na bramkę, gdzie jest normalna atmosfera, gdzie trzeba być dżentelmenem, że ludzie są dżentelmenami, dostajesz napiwek, może tam czasem trzeba wyprowadzić kogoś pijanego grzecznie albo dolta. My chcemy pracować w takich klubach, ale już nie ma, tak jakby staramy się, no Pete, próbujemy, żeby Pete nam załatwił, on rozmawia z takimi ludźmi, każdym kontaktem, no ale ciągle tak jakby nie, no ale też ciężko wejść, dlatego że pieniądze w klubach na bramce są ogromne, około $1000 zarabia bramkarz na bramce w dobrym klubie w Las Vegas, to znajomy zarabiał tyle pieniędzy, że musieli dać tylko obciąć do 3 dni w tygodniu, bo zarabiali po $3,000-4,000 dziennie. Na bramce w tamtych latach, nie? To potem się chciałem dostać tam, się przeprowadzić do Las Vegas, no. Ale jesteśmy, bardzo ciężko jesteśmy napiętnowani i no, potem idę też w trening personalny też, ale no cały czas ta bramka jest, no, ale tak jak mówię, jeszcze zginą inni ludzie i jeszcze będzie dużo problemów, nie? Także atmosfera się staje już potem taka, no, kto chce w takiej depresyjnej atmosferze codziennie przebywać, nie? No, ale... To... Znaczy, przestrzegałeś tą sytuację jako potencjalnie naprawdę groźna po tym morderstwie jego, że faktycznie może jesteśmy teraz, może być groźno, takie instynkty twoje? Ja? No, że tak, nie, wiesz co, zabili go i pewnie już koniec tego, na pewno nie będą tu wiesz jeszcze... Wiesz co, nie wiem, bo...
nie byłem w stanie się... No ja myślę, ja podejrzewałem, że to jest coś stricte związane z nim, a nie ze mną, ani nie z nami, że my nie jesteśmy na celowniku, ale za każdym razem ktoś coś panikował i mówił, że o, to tego uważajcie, tu nie wiadomo co, także tak jakby ktoś inny z zewnątrz podsycał strach, że może nie mam racji i to nie chodzi o nas, no. No ale im więcej czasu mijało, tym bardziej się to wszystko uspokajało. No ale tak jak mówię, ciągle nie było odpowiedzi. Powiem wam jeszcze, że ten DJ nigdy chyba tego samochodu nie dostał. Nie wiem, czy ten samochód na pewno w następnym roku czy dwóch on tego samochodu nie dostał. Po prostu kupił sobie nową korwetę na raty, pewnie musiał ją spłacać i nigdy nie dostał ani kasy za tą korwetę, ani policja nie wydała tego samochodu. Po prostu w evidence roomie był trzymany przez wiele lat, no nie? No, ale nie wiem, w jakim stanie był ten samochód. No, jak go nikt nie wyczyścił, no to co? No to cały rozbryzgany krwią i wszystkim, no to dziury pewnie jakieś. Także... Bardzo ciekawe, że jeszcze właśnie, no do tego dnia nikt nie wie, co się stało. No a ten DJ Hamas, no on był zdruzgotany, no. On był zdruzgotany. On był bardzo przestraszony. Bo jak policja przyszła się pytała, czy jego ktoś nie chciał zabić, to on pewnie za chwilę mówi, Jezus Maria, nie wiem, no nie wiem. I za pewnie wszystkie długi zaraz pospłacał. Jakie tam miał, nie wiem, czy miał długi, no nie, żartuję, ale pewnie sobie myślał, kurde. No także... Będę robić research. Może ja znajdę ten filmik, który ty już nie umiesz znaleźć. Znaczy nie, że ja go nie umiem znaleźć, kogo na pewno nie ma, nie? No... Kurde, trzeba napisać do tego historyka. Czekaj, on się nazywał? Tak, koniecznie trzeba. Jakiś Al Bernstein, czy coś takiego, czy Sam Bernstein, czy nie, Al Bernstein. O, fajnie jest tu tak nawet. To można tego napisać, jest taki, no, to jest crime historian, on też o mafii wie wszystko. Jakbym do niego napisał, kim jestem, wszystko, że robię podcast, to na bank odpiszę, nie? Fajnie. No, by się nawet pocieszył. Właśnie tutaj czytam, o, jest nawet napisane o City Heat. A jeszcze, no słuchajcie, bo jeszcze taka była historia, zapomniałem o tym. Jeszcze jedna wersja, tyle tych wersji było. JJ wdał się w bójkę w Greektown, czyli w centrum miasta, w Detroit, w downtown, z takim Al Hilf, taki był gościu, to był Żyd, mafiozo. Mafiozo żydowskiego pochodzenia, on miał tam też jakieś tam operacje nielegalne i oni się pobili i ta śmierć nastąpiła też i też była teoria, że to jest zemsta tego Ala, a on się wyparł, powiedział, nie, że po co miał ci syna zabijać, no. Także tych wersji tam krążyło dużo, nie, mafijno-policyjne, a najszybciej chyba się pożegnali z tą wersją, że o tą dziewczynę chodziło, nie? Tutaj jest napisane. The Jarjos has owned the former City Heat strip club situated on a piece of property aligning 8 Mile in Detroit, currently home to the Penthouse Club. Jarjos Jr. was leaving City Heat and traveling to a weightlifting session at Bally's. No on zawsze na Bally's jeździł, to wiem. Ja się zawsze z niego śmiałem. A, bo on się, JJ się mnie nieraz pytał, jak trenować. To tak to czasem gadaliśmy. On, jaki plan, jak zrobić, jaka dieta, co jem, tego. A ja zawsze się śmiałem. Ja mówię, zapisz się na prawdziwą siłownię, jakiś Bally's Fitness, nie? To tak zawsze też. Tak zjechał na Bally's trenować według tego, kiedy został postrzelany by two. Tu według tego źródła masked assailants. Że w maskach. W maskach. Takie ironiczne. Słyszałem, że bez też wersja na pewno, że normalnie tak, no. Pa. I że się nie śpieszyli, nie? W Anglii na maski takie właśnie typowe, kominiarki, to jest balaklava, no. A slang jest bali. Co ty gadasz? Akurat nam przestało nagrywać. Przy tej fajnej reakcji, ale tłumaczyłem tacie, że w Anglii slang na balaklava czy kominiarka jest bali. Jedna no, jedziesz bali. Na Bali Fitness i zostaniesz załatwiony przez people in Bali's. Dokładnie tak. Taka gra słów przykra. Więc bardzo ciekawe. A tam ski tutaj. Mask. Ski mask bardziej. W Ameryce, nie balaklava, ski tak, mask. Tak. Czyli w Ameryce też się mówi, że he got whacked, no nie? No tak, whacked. A znaczy to akurat mówią Włosi, whacked, nie? To jest od nich, nie? Bo ten, nie? Murzyni mówią popped, nie? He got popped, nie? Czyli mówimy no, o...
A whack to jest typowo Italian, American Italian, nie? Że oni whack, Włosi whack. Mówimy o zabić. Zabić, został zabity, he got whacked. Albo oni ktoś go wet, nie? Somebody, nie? Murk, Murzyńcy mówią murk, nie? Murked. He got murked. He got pop, murked. Aha, aha. No i oczywiście, no nie, no i to słówko hit, no nie? It was a hit, mob hit. Bardzo ciekawy odcinek i oczywiście możecie poświęcić nawet więcej czasu, jeżeli to was ciekawi, poczytać o tych faktach, o tych wydarzeniach. Według tutaj to są, jest właśnie jakaś strona, która dokumentuje wszystkie mafia hits, morderstwa. No i to jest tam sklasyfikowane. Tak. Jako, bo to jest w encyklopedii mafijnej, jest coś takiego, się okazuje, encyklopedia mafijna, ktoś takie coś stworzył i zabójstwa mafijne XX wieku, to XXI też, to tam idą od XX i tam aż, wiadomo, poprzez XXI. Tak. I te morderstwo Judges jest klasyfikowane jako zabójstwo mafijne, nie? Czyli porachunki mafijne. No. Dokładnie tak. A z tym Kennedym, to kiedy on został zastrzelony? Nie wiem, w 63, 4. No. A w 9-11 to opowiesz jeszcze innego razu, co? No. Ciekawe. Interesting stuff. Nawet ja pamiętam, gdzie byłem. Szatuję. W domu. No, ale już byłem. Nie byłeś. Aha. U niańki już byłeś. Spałem. Okay. To ja ci mogę powiedzieć, gdzie byłeś. Okay. Pogadamy o tym jeszcze. No to bardzo dziękujemy za słuchanie, za oglądanie. Jeśli nie oglądaliście jakichś poprzednich odcinków, to oczywiście można nadrobić, przyda się. Tak, przyda się. Oglądajcie dalej, wspierajcie, bo jeszcze dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych historii, ciekawych gości będziemy zapraszać. Oprócz mamy, może ciocia wróci. No i oczywiście, jeśli będzie się rozwijać, no to nawet z Ameryki może będziemy zapraszać ludzi i po angielsku coś pogadać z nimi. Będzie ciekawe. City Heat, 8 mila. Historia bramkarza. Dzięki. Dzięki.